Siemaneczko, w dziewiątej części Let's Play Man Eater. Troszeczkę sobie przed odcinkiem pograłem, nawet całkiem sporo. Tak wygląda nasz obecnie rekinek. Jak widzicie, kończyliśmy odcinek bodajże z 14 poziomem, prawie 15, teraz mamy 16. Poczyściłem mapkę z tych ludzików do zjedzenia i wbiłem już praktycznie drugi poziom zagrożenia. Dzięki temu myślę, że ten pancio poleci w tym odcinku i chyba nawet od tego zaczniemy, a w zasadzie od tego, że polecimy tutaj, wkurzyć go odpowiednio. I później będziemy myśleć, co chcemy robić dalej tak naprawdę. Czy zajmiemy się tym? Nie wiem, czy tu jesteśmy w stanie, bo podejrzewam, że tu może być jakiś boss. A czy może wreszcie te aligatory polecą, zobaczymy. Ale... O, to jest jakaś nastolatek, kratka nieruszona przeze mnie? Dobra, mniejsza. W zasadzie zacznijmy od ulepszenia. Myślę, że pociśniemy w to. Chociaż HP też moglibyśmy zwiększyć, ale chodzi o kryształki. Nie starczy nam na dwie rzeczy. Dobra. To nam da co? Odporność na obrażenia i odtaranowania. Mhm. Myślę, że warto w to zainwestować. Dobra, wzmocniły nam się kościane te pierdółki. Tu możemy sonar ulepszyć, tu nas już nie stać. Myślę, że możemy zaryzykować, bo w sumie mamy troszkę tego mięska, a będziemy mieli go sporo teraz. Co ja zrobiłem? Alo. Tak, dobra. Pewnie i to będzie chyba na full, nie? No dokładnie, dobra, to mamy z głowy, czyli w zasadzie HP chyba jeszcze z jeden poziom. No i trzy jeszcze zdolności. Znaczy trzy te zestawy kości, tak mi się wydaje jeszcze. Dobra. To mamy oznaczone, wypływamy. Troszeczkę miałem też przerwy. Bo w sumie sobie pograłem po ostatnim odcinku trochę dłużej. Tak to miałem przerwy, to znaczy gotikiem się zajmowałem. Zobaczymy, mam nadzieję, że za bardzo nie zardzewiałem, bo to może być niezła jatka. Z tymi oczywiście łowcami. Ale liczę, że szybko przyjdzie ten dupek i spróbujemy się jak najszybciej na nim stargetować po prostu. No nie mogłem się powstrzymać. Dobra. Jak to wygląda sytuacja tutaj? Sytuacja wygląda optymistycznie. Nie widzę tutaj dla nas żadnego zagrożenia. Dobra. Nura do wody. Gdzie oni tam się chowają? Co wy? Pewnie. O, dobra, poluje na mnie, spoczko. Znowu jakiś kurwa muzyk. Dobra. Fajnie byłoby go jak najszybciej stargetować. Kurde, tylko że to może nie być taki pro... Ojej, no na pewno jak się tak będę zastanawiał godzinami, to na pewno nie będzie proste. Czy on tutaj jest? Czy... Kurwa... Dobra. Ojej, czekajcie, bo się zakręciłem. Jak mamy tu mapę, żebym ja nie wpłynął zaraz tutaj, na te rewiry? Jakąś rybkę szybką dorwiemy. Auć. Dobra. Obrót. Dobra, jakiś tam łowca kolejny padł.
Uuu, tak, 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 tak. Pięknie. Zajebiście. Dobra. Bardzo dobrze. Nope. Nie chcę w tą stronę. Auć. Jeszcze jeden mi człowieczek został do zjedzenia. Czekaj. Pięknie. Dobra. Makrela. Czekajcie, na siódmym. Albinos, chętnie. Dobra, zajebiście. A, w sumie mogłem to od razu... Dobra, mniejsza. Co my tutaj mamy? Dzięki gałęzi ewolucji podczas jedzenia uzyskasz więcej minerałów i odzyskasz więcej zdrowia. Zajebiście. Co to? Coś nam uzębienie tutaj zmieniło? Cholera wie. Dobra, pewnie, że jeszcze. O, spokojnie możemy. I jeszcze możemy. Stać. O, oczywiście, to od razu lecimy na full. Dobra. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze szybciej zbierać te różne rzeczy. Spoczko. To mamy ogarnięte. Boję się, że tutaj może być za silny dla nas, ale myślę, że tu warto porobić porządki. Zająć się może tymi aligatorami wreszcie, zrobić z nimi porządek. Także chodźmy tutaj. Na stare śmieci. Ale to jest tylko na 8 poziomie, natomiast na 15 myślę, że będzie troszkę walki. Gdzie on spierdala w tamtą stronę, gnojek. Dobra. Dobra. Pięknie. Gdzie on... Nie, ty kurwa uciekasz, co ty sobie myślisz, że co? Tak jest. Jakieś mięsko tu było do zjedzenia, czy już wszystko wyparowało? Dobra, poszło lightowo. Także myślę, że kolejnym się zajmiemy, ale zaraz może do niego pociśniemy. Tu mamy... na każdym akrze bagna można żyć bardzo ograniczona liczba sumów. Gdy zrobi się ich za dużo, jakość wody pogarsza się i całe towarzystwo idzie spać z rybami. Dobra, mamy po drodze, więc się nimi zajmiemy. Okej, czyli spokojnie na 15 poziomie aligatory nie stanowią żadnego, kurwa, wyzwania. Gdzie ja tu wpłynąłem? Aha, czekajcie. Właśnie tutaj jest manewrowanie nieraz w tej wodzie zasyfionej, to nie jest taka prosta sprawa. Dobra. Zajebiście. Cały czas jesteśmy dorosłym, tak. Myślałem, że może na starszego awansujemy, ale starszy chyba może być od 20, jak jeszcze jest poza naszym zasięgiem, ale spokojnie, przeszkadza mi to. Oj, tam aligator... Upierdliwe są po prostu. I tak samo jak te rybki. Dobra. Spodziewałem się trochę tych sumów na większym poziomie. Krótka rybcia. Chodź. Pięknie. Dobra. 80% mamy tu zrobione. Tu możemy się zadekować, kurde, do tych krat. W sumie jesteśmy niedaleko. Z ciekawości wpaść, co tam jest, nie? Chociaż jak się okaże, że w środku jest starszy, to się trochę wkurzę, no ale dobra. Jak już tu jesteśmy... Czekajcie, najszybciej to będzie... Spróbujemy chyba tędy pocisnąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, dawaj, dawaj, tą mielizną. Śmiało. Dobra, tam nie mamy czasu na aligatora. A, tam na górę trzeba wbić, spoko. Czy ja byłbym w stanie tutaj wskoczyć? Dobra. Zastanawiam się. Chyba niekoniecznie. Dobra, trudno. Chodźmy tu. Pięknie.
Co mamy tutaj? To jakieś gówna, które mnie będą denerwować. O, i mamy ten. Skrzyneczkę, tak? Tak jest. Dobra. Wszystko. A, tutaj możemy. Wszystko pochłaniamy jak leci. Dobra. No powiem wam, że z tymi boostami to już naprawdę fajne, fajne sumki wpadają. Okej, może wypłyniemy gdzieś tam w tym kierunku. Przy tej kolejnej kratce byłoby zajebiście, gdybyśmy sobie odfajkowali. O, też jest dobrze, bo mam kolejną skrzyneczkę. Pięknie. Jeszcze jedna skrzynka nam tu została. Jakieś... oczywiście. Dobra. Tędy musimy się wynurzyć. No bo tutaj nigdzie się nie przebijemy, nie, bo tu jest pozamykane, tutaj przeszliśmy, dobra. Okej. O, jesteśmy tutaj niedaleko. Tam coś jest, tam coś na górze jest, aha, tablica. Dobra. A co jest tutaj? Skrzyneczka, zajebiście. Będzie ostatnie chyba, nie? Tak jest. Mutagen 23 is certainly heating up. To już ten tekst, widzę, że teksty się pojawiają tego lektora. No w sumie muszą, no przecież nie może być ich nieograniczona liczba. A co tutaj jest? Nieodkrytego coś. Aha, kolejna tablica. Z tymi tablicami coś czuję, że się będę męczył. Dobra, ale sprawdźmy sobie tutaj. Co mamy za rewiry? To przejście po prostu jest, tak? No dobra, to sprawdźmy tą ostatnią kratkę i co, polujemy na kolejnego aligatora. Gdzie... okej. Wbijamy. Aha. Po prostu przejście jest. No dobra. Dociśniemy tutaj. Okej. No w sumie dlaczego ja się tu spodziewałem, jak nie widziałem tunelu, nie? Mamy delikwenta. Pięknie. Dobra. Kurde, jeszcze się musiał wydostać, bo to gówno małe tutaj. Dobra, pięknie. No. Będzie mnie denerwował. Dobra. Nawet nie zerknąłem, ile wpada za tego aligatora, ale nie ma to większego znaczenia. 90%. Jeden znacznik mi tutaj gdzieś został? Za cholerę nie wiem, gdzie on może być. Kurwa, te znaczniki to są najfajniejsze z tego wszystkiego, bo tam zawsze jakieś historie wpadają. Czekajcie, muszę się chyba wycofać stąd. Kurde. Dziwna sprawa. Dziwna, bo nie wiem... A stąd tyle aligatorów jest? Nie wiem, gdzie tego szukać, nie? To jest niepodobne, żebym tak przegapiał takie rzeczy. Dobra. Aligator poszedł się walić. No jest, kolejne te gówna małe. Dobra, może popłyniemy tutaj. Będziemy mieli może troszkę więcej spokoju. Nie? To jest w ogóle jakieś chyba zagłębie aligatorów. Mam takie wrażenie. Kurwa, jak ucieka. Dobra. Okej. Pięknie. Mamy jakiegoś bosika tutaj zapolować? Rosji jest gwiazdą pokazu kaskaderskiego ziomeczki z bagna. Jego widzowie mogą podziwiać wszystkie triki, których aligator może się nauczyć, czyli zjadania i gryzienia. Zabij alfę, nie, alfa aligatora. Okej, brzmi jak wyzwanie na ten odcinek. Pewnie, że to robimy. Dobra. Jednego znacznika nie mogę przeboleć. Gdzie ja go mogłem przegapić? O! The Bayou Brawler, the American Alligator.
Okej. Mamy znacznik, zajebiście. Tylko że ja ślepy jestem, bo ja go kurwa nie... Tam jest. O kurwa, na 20. Troszkę mnie strach obleciał, nie powiem. Jak mi pierdolną. Dobra. Kurwa, twoja mać. Dobra. Oj, nie, 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 tam bratku, do swojego uciekasz, ziomeczka. Chodź tutaj. Kurwa, gdzie ty uciekasz, cieciu malinowy? Oj, ty. Dobra. Chodź, 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 od twoich kolegów. Come on. Chodź, chodź, chodź. Aj, ty, 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 ty. Dobra, pięknie. Podgryziony zostanie. Tam mnie wkurwia. Bo wiecie, niby ósmy, ale jak będzie taki z boku mnie kąsał, to też się zrobi nieciekawie. Chyba nie, te ogłuszenia chyba na niego średnio działają. Natomiast z jego ogłuszenia na mnie jak najbardziej. Dobra, ale jest do zrobienia. Wymaga troszeczkę pokory. Nie zna YOLO. Jak ósmy, czy nawet 15 w sumie. Tu już jest jakieś tam wyzwanie. Ładnie poleciał. Pięknie. But our shark is far too young to appreciate Rosie's classic brand. Dobra. Zjedz to. Bo to sporo daje, no. Każdy taki fragmencik. Dobra. Zajebiście. Wypadałoby wrócić. Bo mamy gałąź ewolucji. Ale... ten znacznik. Dokładnie, bo on mi tu nie da spokoju. Będziemy mieli już temat zamknięty, dobra. Ale możemy pocisnąć tutaj. Okej, okay, aligator. Jak się tam dostać na górę, panie? No jak się dostać? Normalnie. Tylko gdzie on jest? Czekajcie, żeby tam się do niego dostać. A okej, okay, spoczko. Dobra, nawet nie ma większego problemu. Dobra. In spite of their reputations as wrestlers, alligators haven't mastered the nuances of scientific holds like the figure four. Zdecydowanie. Zdecydowanie są pod nami w łańcuchu pokarmowym. To nawet nie ulega wątpliwości. A co tu jeszcze mamy? Co tam jest? Tablica? O, ale chyba nawet tak w miarę nisko do zrobienia, nie? To ją sobie chytniemy od razu, jak tu jesteśmy, pewnie. Dobra. Tych tablic to mam jeszcze masę do znalezienia. W sumie te tablice to będę łupał sam, bo to jest żmudna robota. Jeszcze brakuje mi wyskoku, kurde. Musimy na starszego awansować. Mam taką nadzieję, że będzie wtedy lżej robić. Dobra, tu mamy temat odhaczony. Nie pamiętam, na jakim tutaj były aligatory poziomie. Możliwe, że też na 15. Możliwe, dobra, ale w przyszłym zadaniu, odcinku... może spróbujemy się z tym gnojem, no. Dobra, nic. Tepniemy się jeszcze na koniec, ulepszymy. Dobra. Tak się zastanawiam. Kurde, sporo jeszcze tych gości zostało, nie? Dwóch, czterech, sześciu, pięciu. Zajebicie. Dwóch, czterech, sześciu, siedmiu, przepraszam. Ile mamy nowych jeszcze obszarów? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jednego by się przydało tu ubić. Dobra, ale gałąź ewolucji. Mam ten dodatek, no poziom... No tak, ale nie mam poziomu 35. Kurwa, to aż taki poziom tu można wbijać?
O kurwa. Prędkość amfibiotyczny. Gałąź ewolucji pozwala przeżyć dłużej i ruszać się szybciej na lądzie. O, czas przetrwania na lądzie. Fajna rzecz. A to? Trawienie białka. Białka, zdrowie przy pożeraniu. 10% zdrowia przy pożeraniu. Tu mamy minerały. Białko to było te frędzelki, to mięsko, nie? Okej. To mnie nie interesuje za specjalnie, te kryształki. Znaczy, tu też mam tego frędzelka. To jest ciekawe, ale zamiast, na pewno nie zamiast tego. Na lądzie, to by było bardzo wygodne, ale czy też jest mi tak potrzebne? To mogę ulepszyć w sumie. Ale mogę też to ulepszyć. Zastanawiam się właśnie. Może zróbmy to HP. No, dobra. Dobra, i mamy tutaj już maksymalny poziom, zajebiście. A tutaj no co, uzbieramy w przyszłym odcinku. W sumie niedużo nam brakuje, a na dzisiaj to by było na tyle. Także trzymajcie się i na razie.